Jojo, siemaszko, ziomki, z tej strony Alanek i dzisiaj zapraszam was do odcinka, gdzie będę omawiał taki jeden temat. Bo nie wiem, o co chodzi z tymi kurde kliskami, widzicie tutaj na tutaj tak to, więc tutaj mogę być trochę bardziej oddalony niż normalnie. Ludzie na YouTube, nie mówię, że to tylko Polacy, ale większość Polaków na filmikach daje to takie dwie kreski, jakby to był w kinie, bo to był niesamowity film, ale ja tego nie rozumiem. YouTube miał być, żeby broadcast your life, tak? No, upamiętnij swoje życie vlogami, ale ludzie to po prostu zmienili, to zaczęli nagrywać gry. Vlogowanie miało być udokumentowaniem siebie, więc po co te czarne linie? Dobra, rozumiem, jak robisz jakiś film, jak robisz coś, nie wiem, filmowego, jakiś, nie wiem, montaż, albo coś, dobra, rozumiem, okej. Ale na vloga? Vlog ma być po prostu ty, kamera, słowa, jakaś muzyczka w tyle, żeby nudno nie było, cięcia i tyle. Ale po cholery jakieś efekty, jakieś kurde linie, takie kreski, iż ich nie muszę pokazywać, tak? Nie? No to już powinno być lepiej. Moim zdaniem to głupio wygląda. Vlog ma być prosty, a nie jakieś efekty. Ludzie mają cię poznać, prawdziwą stronę ciebie. Mają poznać, o czym się czujesz, po to są vlogi. Czy opowiadać o sobie, o różnych tematach, o których chciałbyś pogadać, a nie o tym, żeby jakieś efekty dodawać, żeby cię ładniej było. Co kiedyś to będzie słabe, to będziesz suby i nagle przyjedziesz z nami YouTube. Efekty nakładasz, super efekty są, a nagle przechodzisz na ten, każdy myśli, że jesteś taki seks jak kurde. A tu wychodzi, że jesteś tak jak ja, bez światła. Wyglądam tak, okropny, na serio, nie polecam. 2 na 10. A dzięki świetle tak wyglądam. Dzięki softboxie mojemu ukochanemu. Jakbym miał czas nagrywać w dzień, to bym oczywiście używał softboxy naturalnego światła, bo chcę, żeby ludzie obejrzeli mnie w naturalnym kolorze, tak? Jakieś efekty, nie wiem, jakieś linie, kreski, jakieś super, nie wiadomo jakie montaże, obrzeń się w język, ale właśnie nie pojmuję tego. Dlatego piszcie w komentarzach, po co te dwie kreski, dla jakiego efektu. I nie hejtuję tych youtuberów, którzy używają tego, to nie przeszkadza, jakby to używać, tylko nie pojmuję tego faktu, dlaczego, po co to robicie. Napiszcie w komentarzach, dlaczego, po co w ogóle jest takie coś. Takie kreski, takie edytowanie, jak vlog, video blog. Nie, że to masz być ty. To jest jakbyś prowadził swojego bloga tylko przez kamerę. Że nie musisz pisać dla tych lenni jak ja, tylko rzucasz, edytujesz i ty. No. Teraz będziemy kończyć odcinek taki krótki. Widzimy się później. Jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Więc no, bo.